Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wawrzyn i zapraszam Was do pierwszego spojrzenia na grę Might and Magic Duel of Champions, która wydawana jest przez Ubisoft. Jest to MMO karciane, utrzymane w uniwersum Might and Magic, które znane jest m.in. z gier Heroes of Might and Magic, bądź też Might and Magic 6, które ostatnio właśnie wyszło. Might and Magic Heroes 6 bodajże, tak to się nazywało. Tak jak wcześniej powiedziałem, jest to gra karciana, której możemy znaleźć znajome jednostki z gier właśnie Might and Magic. Na samym początku mamy do wyboru jedną z trzech talii. Jest to talia Inferno, Nekropolii, bądź też Przystani, która charakteryzuje się oczywiście rzeczami. Tak jak w dość wielu karciankach jest to taki pospolity motyw. Oczywiście talia Inferno jest to talia czerwona, która skupia się na zadawaniu obrażeń. Talia Przystani jest to talia biała, która skupia się głównie na leczeniu i obronie. I talia Nekropolii, która jest talią nieumarłych. W tym jest talia akurat zielona, co jest takim troszeczkę powiedzmy odejściem od tej talii takiej powiedzmy naturalnej. I ona oczywiście skupia się na infekowaniu, zabieraniu życia, dodawaniu go sobie, odejmowaniu sobie i tak dalej, jak to w taliach właśnie nieumarłych bywa. Jak widzicie, sam interfejs jest dość prosty całej gry, nawet bym powiedział, że za prosty, szczególnie jeżeli chodzi o ustawienia, które jak widzicie nie prezentują się tutaj niczym interesującym, nie mamy jakichś wielkich opcji zmieniania czegokolwiek, co nie jest w sumie dziwne, no bo jest to karcianka, która nie jest jakąś mega wymagającą grą dla naszych komputerów. Kolejną rzeczą jest fakt tego, że gra jest dopiero w Open Becie na chwilę obecną, a już jest dostępny język polski od samego początku, co nie jest jakimś takim popularnym chwytem ze strony wydawców, dlatego też warto spojrzeć na tą grę przychylnym okiem, głównie dlatego, że właśnie od samego początku jest w języku polskim, co jest dość dużym ułatwieniem dla niektórych osób, które powiedzmy, że z angielskiego tak nie do końca sobie przyswajają i powiedzmy na przykład są osoby, które po prostu tego języka nie lubią. Dlatego powiedzmy, że sam rozpoczęcie z językiem polskim jest to duży plus w stronę tej gry. Kolejną zakładką jest zakładka profilu, gdzie mamy przedstawiony nas poziom umiejętności, czyli tak zwane elo, i takie tak naprawdę niewielkie informacje o naszym profilu, których nie możemy zmieniać w żaden sposób, także jest to dość słabe, no ale jest to takie, wszystko jest tutaj moim zdaniem właśnie takie dość proste, takie byleby jak najmniej pokazać tak naprawdę. Tak mi się wydaje, że to jest taka informacja z ich strony. Mamy oczywiście zakładkę sklepu, gdzie mamy promowane rzeczy, mamy tak zwane podorędzi, które jest moim zdaniem dość śmieszną nazwą, i mamy doładowanie złota oraz doładowanie doświadczenia. Fajną rzeczą jest to, że doładowanie złota możemy zapłacić zwykłym złotem. Także jest to bardzo fajny motyw, i takie doładowanie plus 50% starczy nam na 5 pojedynków, także można sobie z dość dużym dodatkiem odkupić te 2000 złota. Mamy oczywiście zakładkę boosterów. Boostery są różne od 2 kart poprzez 12 kart tylko walczących, aż do 7 kart walczących plus jednego bohatera. I oczywiście za nasze pieczęci, czyli walutę premiową, możemy kupić wielkie zestawy po 120, tak chyba w tym jest 120, za chwilę się przekonamy, tak, w tym jest 120 kart, a w tym jest 284 karty, także po prostu szaleństwo na całego, jeżeli ktoś uzbiera właśnie te 3000 pieczęci. Może się coś takiego zabawić. Oczywiście są talie do kupienia i tak jak wcześniej mówiłem, jest talia Przystani i talia Inferno Nekropolii. I do kupienia później jest talia twierdzy, która jest znana z barbarzyńców i takich innych jednostek, które też są właśnie głównie na taki burst damage, czyli na atakowanie wielu jednostek naraz i tak dalej, te hejsty i tak dalej. Zrealizuj kod, oczywiście możemy wyszukać jakieś, wykupić kody promocyjne, które dostajemy więcej jakichś różnego złota i innych takich dupereli. Kolejną zakładką jest zakładka tworzenia talii, gdzie jest pokazana nasza cała kolekcja kart. Tutaj na dole są pokazane nasze dwie talie, znaczy talia na początku jest jedna, którą posiadamy i to jest talia, którą ja głównie gram, aczkolwiek zacząłem już sobie składać powoli talię przystanie. Jak widzicie, mam na razie tutaj 28 kart, więc jeszcze długa droga przede mną, no ale niestety. I tak jak widzieliście przed chwilą na tej informacji, nie wiem czemu ją wyłączyłem, w talii możemy mieć od 50 do aż 200 kart, co jest po prostu kosmiczną ilością kart w jednej talii, i można naprawdę dość mocno się tutaj zakręcić. Jeżeli mamy te 200 kart w naszej talii, to wtedy jest
wielka, bardzo losowa gra z naszej strony, więc lepiej moim zdaniem przynajmniej utrzymać tą kartę, powiedzmy w poziomie tych 80 kart, to jest taki w miarę sensowny poziom. Mamy oczywiście karty bohaterów, które odpowiadają głównie za to, co robimy na początku i każda z nich ma swojego skilla. Tutaj są pokazane nasze karty surowców, ale to powiem za chwilę, jak już wejdziemy do jakiegoś ekranu rozgrywki. Mamy karty wydarzeń, które są interesującą rzeczą, które pojawiają się, musimy ich mieć 5 w talii, nie możemy mieć ani mniej, ani więcej, musimy ich mieć 5 tych kart wydarzeń i one odpowiadają głównie za to, że podczas rozgrywki na dole nam się pojawiają takie dwie karty i są przetasowane nasze karty wydarzeń oraz karty wydarzeń przeciwnika i one albo dodają nam jakieś bonusy, albo mogą dać przeciwnikowi jakieś bonusy. Także to są takie karty bardzo losowe do użytkowania, więc na nie trzeba dość mocno uważać i trzeba się naprawdę mocno zastanowić, jakie karty chcemy mieć w talii, żeby nie dawać przeciwnikowi zbyt na przykład do dużego boostu, jakby, prawda, do statystyk, no, na przykład tak jak ja mam tydzień zbrojmistrzów, że nasza jednostka dostaje o plus jeden ataku, jak zapłacimy 3 surowców. To na przykład przeciwnik, jeżeli jemu się akurat pojawi ta karta w jego turze, no to może wykorzystać tą naszą kartę, także tutaj trzeba naprawdę uważać. I oczywiście są karty shiny, które się tak ruszają, jak się je podświetli, żeby pokazać, jakie one są super świecące i takie ładne. I bardzo często się trafiają, ja w każdym boosterze praktycznie miałem co najmniej jedną. Karty stworzeń, jak widzimy, wyglądają moim zdaniem bardzo ładnie. Te artworki pasują tak naprawdę moim zdaniem do wyglądu samego świata Might and Magic, chociaż no, czuję takie podobieństwo do innych artworków z innych gier, między innymi właśnie z karty, czy też Magic the Gathering. No ale to oczywiście, no, to jest takie, nawet tego podobieństwa być nie musi, ale ja po prostu mam takie wrażenie, ponieważ no wiadomo, że wcześniej jakoś te gry wyszły i tak naprawdę wszystko się jest porównywane, przynajmniej z mojej strony, do Magic the Gathering, także no to takie moje małe spostrzeżenie. Oczywiście mamy karty zaklęć, które wiadomo jak działają. Mogą być to zaklęcia stałe, które działają na daną jednostkę. Mogą być zaklęcia takie szybkie, jednorazowe, które usuwają jakieś długie zaklęcie. Oraz mogą być zaklęcia pułapki, które są aktywowane na długi czas, do momentu, kiedy dana jednostka nie wykona tego zadania, które jest w danej pułapce opisane. Są też zaklęcia, które są strasznie drogie i są strasznie niszczące. Wskazane wrogie stworzenie wraca do talii właściciela, następnie wszystkie wrogie latające jednostki otrzymują po 6 punktów obrażeń, co jest horrendalną ilością obrażeń, które można zadać takim zaklęciem. Także na tą kartę, ta karta jest całkiem spoko, aczkolwiek no nie wiadomo ile jednostek latających może mieć przeciwnik, prawda? I są jeszcze karty łutu szczęścia, które są takimi kartami dość tanimi do użytkowania, a dają nam taki lekką szansę na zrehabilitowanie się w tym, gdzie popełniliśmy jakiś błąd ewentualnie. I ostatnią zakładką tutaj na górze jest zakładka rankingu. Ja już zdążyłem spaść na 1061 miejsce, przed chwilą jeszcze byłem na 900. Aczkolwiek jak widzimy, no nie jest, baza graczy nie jest jakaś ogromna, bo ja z moim elo dość niskim, ponieważ 56 no to jest elo niziutkie, i tak jestem na dość wysokim miejscu, co jest dość zaskakujące tak naprawdę. No ale no, widać, że ludzie jakoś nie do końca podchodzą do tego, nie podchodzi im zbytnio ta gra, co ja szczerze, mnie to szczerze powiedziawszy nie dziwi, ale do tego przejdziemy za chwilę. I najważniejszy przycisk w tej grze, przycisk graj na samym środku. Gdy nie, na niego klikniemy, pojawiają nam się 4 tryby gry do wyboru. Jest to pojedynek, gdzie możemy wyzwać randomowego gracza z internetu, co jest głupią rzeczą, że nie możemy wyzwać na zwykły pojedynek naszego przyjaciela, którego mamy zapisanego na liście przyjaciół, co jest dla mnie rzeczą niezrozumiałą, szczerze powiedziawszy. Naszego znajomego możemy wyzwać tylko i wyłącznie na trening, który się tutaj znajduje. I wtedy pojawia nam się jego nazwa, poziom i poziom zwykły. To jest tutaj, jak widzicie, jest wyświetlane właśnie nasze elo, a tu jest nasz poziom zwykły, no ale to jest taka informacja, która każdy może sobie rozgryźć na własną rękę. Także no to jest głupota i za trening nie dostajemy żadnych ani dodatkowych, ani expa, ani pieniędzy, ani nic. Także tak naprawdę rozgrywka, walka z przyjacielem jest taką rzeczą, którą można zrobić, ale się tak naprawdę nie opłaca i jest to takie meh, można sobie raz na jakiś czas zagrać, aczkolwiek nie polecam tego trybu. Oczywiście mamy turniej tryb turnieju, który niestety pojawia się o takiej godzinie dość dziwnej, bo mocno porannej. Ja aktualnie nagrywam o godzinie 14. Jeżeli to jest za 22 godziny,
No to powiedz, no nie, no dobra, no powiedzmy, że jest to taka dość godzina w miarę przystępna, aczkolwiek no w tygodniu jest to godzina taka, gdzie myślę, że rzadko kto z polskich graczy będzie w stanie wziąć udział w takim turnieju, no ale no, to jest wyjście takie, które przedstawili, powiedzmy, twórcy gry. I ostatnią zakładką jest obóz szkoleniowy, gdzie mamy misję naszego tutorialu, które wcześniej wykonaliśmy, oraz misję kampanii, akurat to jest kampania, kolejna misja kampanii, to inwazja orków. I za zakończenie kampanii dostajemy sporo pieniędzy z tego, co słyszałem, także warto ją skończyć. Ja akurat chciałem się pobawić walkami, pojedynkami z graczami i na tym się głównie skupiłem, ponieważ jest to moim zdaniem lepsza rozrywka, bo te pojedynki są bardziej takie nieprzewidywalne. No ja to wam teraz pokażę mniej więcej na treningu, jak to wygląda, sam ekran walki, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak to wszystko, z czym to się je. Dobrze, i my zaczynamy naszą walkę, jak widzicie. Tu jest rozwiązane to tak, że my nie jesteśmy na dole, a jesteśmy po lewej stronie, nasz przeciwnik jest po prawej stronie, a to jest nasze wielkie pole bitwy i każdy rządek tutaj za coś odpowiada. Przepraszam, że się tak zawiesiłem teraz przed chwilą, wiem, to jest tylko i wyłącznie moja wina. I teraz tak, zacznijmy od tych dużych pól tutaj. To jest rządek przedni, gdzie możemy umiejscawiać jednostki walczące wręcz. Ponieważ mamy trzy rodzaje jednostek, jednostki walczące wręcz, jednostki strzelające oraz jednostki latające. Dlatego tak, w pierwszym rzędzie mogą stać jednostki walczące wręcz. W drugim rzędzie mogą stać tylko i wyłącznie jednostki, znaczy może nie tylko i wyłącznie, aczkolwiek jednostki strzelające mogą stać tylko i wyłącznie w drugim rzędzie. Zaś jednostki latające możemy umiejscawiać w którym z dwóch rzędów chcemy. Także jednostki latające, jeżeli chodzi o mobilność i rozmieszczenie, są najlepszymi jednostkami. Te pola tutaj na górze oraz te tutaj odpowiadają, że to są pola pułapek i zaklęć. Jeżeli dane zaklęcie oddziałuje na przykład na cały rządek tutaj, to wtedy tą kartę umiejscawia się właśnie w tym miejscu. Bądź w tym miejscu, jeżeli odpowiada na ten rządek w tą stronę. Na tych polach kładziemy nasze karty zaklęć, które oddziałują na daną turę i na przykład działają na naszego przeciwnika, bądź też na nas. Tutaj na dole znajdują się karty wydarzeń, o których wcześniej mówiłem, że one właśnie są losowane z talii mojej oraz przeciwnika. Tu jest oczywiście nasza talia, tu jest cmentarz, tu jest karta naszego bohatera. Jak na niego klikniemy, to wtedy możemy wybrać jeden z trzech surowców, które są dość ważne. Jest to poziom mocy, jest to poziom magii i poziom przeznaczenia. I dane karty, musimy wiedzieć mniej więcej ile ma i jakie maksymalne ceny osiągają nasze karty w talii, żeby wiedzieć mniej więcej do jakiego poziomu dany surowiec trzeba zwiększyć. U mnie najsilniejszą kartą akurat jest właśnie ta karta, która kosztuje 4 pięści i 1 magii. Aczkolwiek no mamy zaklęcia też, które kosztują, prawda, więcej magii. Aczkolwiek na samym początku dobrze jest dążyć do tego, żeby móc w razie czego wyrzucić swoją najsilniejszą jednostkę na pole bitwy. Dlatego dobrze jest maksować właśnie na przykład, powiedzmy, od samego początku te pięści i mniej więcej wiedzieć, jaką kartę mamy najsilniejszą. Ja akurat teraz zakończę turę, bo nie mogę nic innego zrobić. Zaś tutaj, w tym wielkim kółku znajduje się nasz generalny poziom surowców, czyli to, co możemy użyć na ewentualne wyrzucenie karty. Ja zwiększę sobie swój poziom mocy znowu o 1, żeby już powoli się zbliżać do takiego, do wyrzucenia mojej najsilniejszej jednostki, najdroższej. I teraz aktualnie mogę wyrzucić mojego maniaka, który, jak widzicie, teraz szybko opiszę mniej więcej cały wygląd karty. Tu jest właśnie ten koszt głównego surowca, czyli on kosztuje 1 i mógłbym go wyrzucić w pierwszej turze i kolejne karty, no wiadomo, 4, 4, 1 i to trzeba potem sobie jakoś tam sensownie dodawać. To jest koszt, tutaj w tym miejscu mniej więcej znajduje się koszt, jaki trzeba zapłacić, trzeba mieć poziomy danych surowców. On jest właśnie dobrą kartą na wrzucenie na sam początek, ponieważ potrzebuje tylko jeden poziom mocy. Tutaj na górze te trzy kółeczka na dole, znaczy dwa kółeczka, dokładnie jeden rąb, albo trapez, no nieważne, teraz nie będę się bawił w geometrię, to jest moim zdaniem rąb. No dobra, wróćmy do danego tematu. W tym kółeczku znajduje się poziom ataku naszej jednostki, czyli za tyle punktów ona atakuje. W tym kwadraciku tutaj znajduje się poziom odwetowy naszej jednostki, czyli jeżeli nasza jednostka zostanie zaatakowana, to potem może wykonać kontratak i zadaje tyle obrażeń, ile podane jest w tym tutaj kwadraciku. I na samym dole mamy
punkty życia danej jednostki, czyli ile obrażeń dana jednostka może przyjąć. Tutaj mamy jeszcze pole opisu, w którym znajdują się czasami po prostu opisy dodatkowych umiejętności naszego potworka. Powoli nam się może zacząć kończyć czas, dlatego ja swojego maniaka wyrzucę na jedno z pól i zakończę turę, ponieważ nic więcej w tej turze już zrobić nie mogę. Same walki są dość dynamiczne, ponieważ przez to, że karty niektóre są tanie, to możemy ich wyrzucać dość sporo, aczkolwiek problemem dużym w tej grze jest to, że jest bardzo, ale to bardzo niewyważona i to jest spory problem, przynajmniej moim zdaniem, że jeżeli chodzi o wyważenie danych jednostek, to jest po prostu strasznie nieproporcjonalne. Zdarzyło mi się walczyć z kolesiem, który miał kartę na czwarty poziom, czyli na czwartą turę jego, czyli on by już mógł wyrzucić. I ta karta miała ataku 4, odwetu 4 i życia 9, plus jeszcze infekcja 2 i regeneracja 1, czy coś takiego. Także to była po prostu karta, była strasznie niszcząca i ona była okrutnie miażdżącą kartą i ona po prostu zniszczyła, przyjmowała wszystkie ciosy jak mistrz z mojej strony i naprawdę no, zadawała tak horrendalne obrażenia, że to po prostu aż się odechciewało grać tak przez chwilę. No ale niestety jakoś tak wtedy to wyszło i dużo jest takich kart, które po prostu mają strasznie duże ilości obrażeń, kosztują bardzo mało i jak ktoś zaspamuje na samym początku właśnie takimi różnymi jednostkami, które zadają no dramatycznie wielkie obrażenia, to wtedy się pojawia dość spory problem, jeżeli chodzi o to, jak sobie z tym wszystkim radzić. Ja teraz gram bardzo randomowo, nawet się nie zastanawiam nad tym, co robię do końca, ponieważ staram się wam pokazać mniej więcej, jak to wszystko wygląda tutaj. Także no, to jest takie dość proste. Mówię, rozgrywka jest bardzo szybka. Rozgrywki nie trwają dłużej niż moim zdaniem no, z 10 minut, coś takiego. Także to na spokojnie możemy sobie poświęcić właśnie te 10 minut na jakiś jeden meczek w ciągu dnia. Rzeczą, która mi się bardzo nie podoba, jest to, że czat znajduje się w tym miejscu, gdzie po prostu no, nic nie widać. Tak naprawdę no, nawet jeżeli nasze nawet jeżeli teraz nawet ten czat nie chce zadziałać, co też jest przezabawne. Ale nawet, bo tekst napisany przez nas jest na zielono. I nawet mimo tego, że on jest na zielono, po prostu się nie zwraca uwagi na ten czat. I nawet jeżeli chce się porozmawiać z graczem, z którym się akurat jest podczas meczu, to po prostu nie ma takiej opcji, dlatego że ten gracz nas nie widzi. Nie widzi tego, co my tutaj piszemy, co jest smutne dość tak naprawdę, moim zdaniem. Nie wiem, po co użyłem tą kartę, no ale już powiedzmy, że miałem w tym jakiś cel, jakiś tam cel był. Jak widzicie, no walki z komputerem nie są jakieś horrendalnie trudne, także te walki po prostu można sobie przejść w dość szybki sposób i poćwiczyć troszeczkę, jak to mniej więcej wszystko działa. Co może być, no użyjemy tej karty, zniszczymy tego strzelającego tam z tyłu. I właśnie ważną rzeczą w ustawieniu jest to, że jednostki właśnie walczące wręcz nie mogą atakować jednostek strzelających, jeżeli przed nimi jest jakaś inna jednostka. Jednostki strzelające mogą atakować inne jednostki strzelające, ale no niestety jednostki walczące wręcz nie mogą, przez co to jest czasami momentami jest dość trudno. No widzę, że on zrobił dokładnie ten sam ruch co ja. My wyrzucimy sobie tutaj naszego miłego pana sympatycznego. Teraz jesteśmy już w takim poziomie, że mogę sobie dobrać kartę zamiast kolejnych rzeczy. Kolejne rzeczy tam wyrzucać. Użyjemy sobie tej karty. Ja sobie dobiorę kolejną kartę. Tutaj, tą kartę, pułapkę wyrzucimy za momencik. Tylko najpierw sobie tutaj zaatakuję. Także no, jak widzicie, ta rozgrywka jest dość szybka. Tak naprawdę jest mocno szybka. Także możemy się tutaj nie martwić o to, że zmarnujemy bardzo jakieś horrendalne ilości czasu na to, żeby sobie rozegrać jedną partyjkę. Jeszcze jednym problemem jest matchmaking w tej grze, ponieważ zdarza się czasami tak, że ja mając Elo 1 na samym początku, moją pierwszą walkę przeżyłem z osobą, która miała Elo 220 chyba, czy tam 198, no nieważne, miałem jakieś parę meczy właśnie z takimi osobami, które miały tak horrendalnie wielkie ilości Elo i miały tak świetne karty, że ja nie byłem w stanie nic kompletnie, ale to kompletnie nic zrobić im podczas rozgrywki danej. Także no to jest taki problem, z którym niestety trzeba się liczyć.
zaczynając rozgrywkę w sobie w tej grze, ponieważ no to jest trudne do obejścia i tak naprawdę nie da się nic z tym zrobić, żeby na razie ten matchmaking funkcjonował w nieco inny sposób. Trzeba mieć nadzieję, że jest to beta i niedługo ją doprowadzą do samego końca. Jak widzicie, no, czas trwania walki z botem trwał 8 minut 21 sekund. Także ten filmik już troszeczkę trwa, mimo swoich wad, mimo tego, że matchmaking jest moim zdaniem bardzo zły i że na razie te ceny kart są trochę niezbalansowane, to Might and Magic Duel of Champions jest grą całkiem niezłą i warto ją sprawdzić, głównie dlatego, że właśnie rozgrywka i samo to pole bitwy i te rozwiązania takie, gdzie daną kartę możemy ułożyć, takie rzeczy, są dość fajne i ten item shop też nie jest jakoś horrendalnie tutaj bardzo nas nie wywinduje do góry. No wiadomo, że można kupić sobie booster, te 284 karty za prawdziwe pieniądze i wtedy dostajemy dość duży jakby taki skok do przodu, że możemy sobie z tych 284 kart wybrać jakieś takie mega, mega świetne. Aczkolwiek niewiele osób myślę, że na razie jeszcze się bawi w te boostery, więc warto może teraz zacząć się bawić po prostu w tą grę, kupować sobie te boosty do złota, plus 50% złota i naprawdę te boostery nie są jakieś takie bardzo drogie, że będziemy na nie zbierali przez miesiąc i dopiero później jakoś będziemy mogli kupić, co było właśnie niewważone w kartę, z tego co pamiętam, że w kartę zarabiało się bardzo mało pieniędzy, te boostery były dość drogie i się bardzo długo zbierało na to wszystko, a tutaj tak naprawdę idzie to dość szybko, zarabianie tych pieniędzy, więc tak naprawdę no jeden booster na dzień, albo nawet dwa boostery na dzień to jest takie minimum przy niewielu tak naprawdę pojedynkach, które się stoczy. Także polecam Might and Magic do sprawdzenia samemu, ponieważ każdy ma inny gust co do karcianek. Mnie ta gra na przykład nie przyciągnęła, aczkolwiek nie uważam ją za bardzo, bardzo złą grę. To jest gra inna, gra, która potrzebuje jakieś takiego swojego naprawienia podczas tej bety i trzeba mieć nadzieję, że no, zreportowane błędy, które są, znajdują się na forum, zostaną w jakiśkolwiek sposób tam naprawione. Także to jest tyle z mojej strony. Polecam sprawdzić samemu i wyrobić sobie swoje własne zdanie. Ja nie uważam tej gry za jakoś mega wciągającą, aczkolwiek nie jest to zła gra. Jest to gra, w którą możemy właśnie sobie zagrać raz na jakiś czas. Z tej strony Wawrzyn, mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnych filmikach. Na razie!